emocje w Spodku i pełne stoiska w MCK podczas drugiego dnia ESL One. Miłośnicy gier wideo mieli okazję nie tylko oglądać zmagania najlepszych zawodników, ale również stanąć w kolejce po autograf, nawet jeśli to kolejka na kilkaset osób. Przede mną jest jakieś 100 osób, a ja już jestem zdenerwowany, dlatego że mogę ich zobaczyć. To dla mnie bardzo ważne. Nie wszyscy przyjechali z daleka, nie wszyscy też ubierają się jak większość. Martyna z Bobrownik ma 15 lat, a przebiera się od 5. Nie liczy, z iloma ludźmi robiła sobie już zdjęcie podczas imprezy w Katowicach. Cosplay, czyli przebieranie się w postacie z gier, poleca każdemu. Jeśli na przykład jesteśmy nieśmiali, to tak naprawdę zapominamy, kim jesteśmy i odczuwamy zupełnie kogo innego. I możemy stać się zupełnie innym człowiekiem, kiedy odgrywamy taką rolę. Tłumy fanów e-sportu w Katowicach mogą być jeszcze większe w przyszłym tygodniu. Od 2 do 4 marca w Spodku i MCK odbędzie się Intel Extreme Masters. To wtedy o puchar powalczą gracze Counter-Strike Global Offensive, gry popularnej na całym świecie.